Witajcie, kochani. Dzień dobry. Kto z Was czytał Psie Szczęścia? Ja mam nadzieję, że bardzo dużo dzieci, bo to jest Twoja książka, Aniu. Tak, i to jest najbardziej szczekająca książka na świecie, bo tam jest tylu psich bohaterów, którzy się lubią, kochają, nie lubią, czasami się kłócą, potem się pogodzą, potem przepraszają, przebaczają i kłócą się od nowa. O rety, same super przygody. No właśnie. Ale większość przygód jest dobra. No właśnie, a my tutaj mamy coś nowego. Tak, wiesz co, jeśli dzieci znają psa Nero z okładki i jego żonę Lilkę, to oni kiedyś byli szczeniaczkami. No właśnie. I teraz są trzy książki o tym, jak to było, kiedy pies Nero był małym szczeniaczkiem, a tutaj jest Lilka, która chodziła jeszcze do przedszkola. Wow, czyli mamy nową serię dla dzieci o małym piesku Nero. I to jest Psie Szczęście Junior. Psie Szczęście Junior. Super. I tak, mamy co tutaj? Małe Nero, dinozaury i bałagan, małe Nero, sznurówki i ciasteczka i mała Lilka, łódki i kłótnia z siostrą. Niesamowite tutaj są, bo kryją się za tym historie. Tak, dzisiaj małe Nero nas nauczy, jak się piecze ciasteczka. Będziemy piec ciasteczka z tej książeczki, zobaczcie. Mm-hmm. Wow, tutaj Nero jest nawet... miał troszkę problemów z samodzielnością. Jego mama wymyśliła, co by tu zrobić, żeby Nero się odważył robić nowe rzeczy sam. Będziemy robić przepis z tej oto właśnie książeczki. Wow, tak. Super. No właśnie, a te inne książeczki to o czym są? Ta książka jest o tym, że nie fajnie jest jakiś straszny bałagan w pokoju, zwłaszcza kiedy jest dużo zabawek na podłodze, bo jak się nadepnie na ogon dinozaura, który ma taki ostry ogon, to łapka boli. Ojej! No. Myślę, że wiedzą o tym wszyscy rodzice, których dzieci mają klocki Lego, jak nadepną na klocek Lego wieczorem, bo są stopą, to nie jest nic przyjemnego. A tu mamy małą Lilkę. A tutaj jest mała Lilka, która razem ze swoim rodzeństwem robi łódki z papieru, żeby im się nie nudziło. I bardzo im się nie nudziło, bo się pokłócili przy tej pracy i polali wodą. I potem przyszedł tatuś i uratował sytuację. Uff, dobrze, że są tatusiowie. Bardzo dobrze, że są tacy mądrzy tatusiowie. A właśnie. Który w ogóle nie nakrzyczał, wiesz? Nie nakrzyczał i nie szukał winnego. Super. To zobaczcie, mamy tutaj zrobione już te gotowe ciasteczka, kosteczki w takim wspaniałym kształcie. Zaczynamy od tego, co potrzebujemy. Najpierw potrzebujemy umyte rączki. Musicie nam uwierzyć, że nasze rączki są już czyściutkie. Czyściutkie? I teraz potrzebujemy tak. Malwinko, czy masz dużą miskę? Mam miskę, nawet kilka, tak żeby jak coś. Wałek. Wałek. Wałek do ciasta. Jest. Foremka w kształcie kości. Foremka. Jeżeli nie macie takiej foremki, to możecie kupić u nas w sklepie. Jest. Ta-da. To jest taka kość na jeden haps dla psa, a na dwa hapsy dla dziecka. Mhm. Składniki. 300 g mąki pszennej. Dobrze, to zaraz będziemy odmieszać mąkę. 100 g cukru. Cukier mamy. 150 g masła. Tutaj mamy masło. Duża szczypta soli. Sól. Sól, sól, sól. Tu jest sól. Mamy. I jedno jajko. Jajko jest. I teraz Malwinko, poproś mamę lub tatę, żeby włączyli piekarnik na 175 stopni. Dobrze. Nie możesz sama. Jak jesteś dzieckiem, to nie możesz nie włączyć. Nie mogę, ale ja już zdążyłam go włączyć przed chwilą właśnie, żeby już się nagrzewał i już mu tam stopnie rosną, więc my w międzyczasie zaczniemy robić, a piekarnik się nagrzewa. Więc wy też od razu możecie sobie już włączyć piekarnik i zabieramy się do pracy. Czyli musimy odmierzyć. 300 gram mąki. 300 gram mąki. Ja mam tą jeszcze wagę, tak żeby wszystko było super odmierzone. To najpierw ja sobie wezmę do... O, tak tutaj, zobaczcie, włączymy. Tutaj mi się pojawi 0 i będę sypała mąki. 300 gram. Zobaczmy, ile to będzie. Ile mamy? Jeszcze, jeszcze, 180, jeszcze. 180, 80, 200, 250. Dobra. Jest. 314. No to chyba może być, no nie? No okej, okay. Spróbujemy. Spróbujemy. Dlaczego jeszcze... nie róbcie tego w domu? Nie, no to można też tak. Ja mogę tutaj przesypać trochę mniej właśnie, odsypię. Nie wsypię całego, przesitkujemy, bo ja zawsze tą mąkę sitkuję. A po co to robisz? Żeby była taka pulchniejsza i taka właśnie... I bez żadnych jakichś, jak są czasami jakieś może tam... Grudki. Grudki czy coś, no to zawsze taka mąka jest... Jak puder. Jak taka, tak, jak puder jest taka lżejsza, wiesz? O, więc ja sobie przesitkuję. Co my tam jeszcze mamy? O, bez takiego, to jest te 10 gramów, to już chyba tego już nie muszę. Dobra. To teraz 100 gram cukru. 100 gram cukru. O. Ja może tą miseczkę włożę? To daj, ja wezmę, wiesz co, wrzucę tutaj i do tego samego wrzucę cukier, wiesz? Bo wtedy też będę wiedziała, ile waży.
cukier. Cukier 100 gram. 100 gram cukru. Ile to będzie 100? 43, 80, 76, 94, 100, 104. 104? 104. 102? 102. 99. O, 100! Jest, udało się. Dobra. Przesypuję tutaj. Dobrze. Co my tam jeszcze mamy? 150 gram masła. Masło. Tutaj wydaje mi się, że ja tutaj miałam takie duże 300 gram. Zrobiłam je na pół, więc to jest cała połówka, 150 gram na pewno. Więc one już jest takie roztopione, rozpuszczone, więc ja je tutaj wrzucam po prostu. Co jeszcze? Duża szczypta soli. Szczypta soli. Szczypta soli to jest chyba, nie wiem ile to jest szczypta. Tyle. Ja wsypuję tyle, to jest szczypta. Tyle było, czy jeszcze większa? Nie, chyba tylko tyle. Tyle wystarczy. I jajko. Dobra, to ja tutaj wbijam jajko. Tak. I co? Do miski wsyp mąkę, cukier, sól, jajko, pokrojone masło. Ugnieć je starannie i zrób z ciasta Dobra. Kulę. To ja teraz mam czyste ręce. Zdejmę sobie tylko tutaj właśnie moją obrączkę i pierścionek. I najfajniejsza chyba zabawa. Ojeju. Też tak robiłaś w dzieciństwie? No robiłam, to jest zawsze takie jeju, żeby to wyrobić wszystko. Mlask. Tak, no dobrze. Wymieszać wszystko dobrze książkę ze zabiorę, sobą. Bo jeszcze nakarmisz książkę ciastkami. Tak. Och, tutaj jest fajna zabawa, ale to naprawdę potrzeba też trochę siły, żeby to wszystko ze sobą połączyć. Te wszystkie składniki. O, a jak jest takie mięciutkie masełko, to wiesz co, to się tak super łączy ze sobą, więc lepiej to masło wyłożyć wcześniej z lodówki, żeby ono było właśnie takie bardzo mięciutkie. A jeżeli jest za twarde, to trzeba pokroić kosteczkę. Możesz mi też jeszcze właśnie tak pokroić, znaleźć łyżkę albo jakiegoś nożyka takiego do masła, to ja sobie to za chwilę też tutaj... Tylko ja nie wiem, co tutaj jest w tej kuchni, gdzie. Jest łyżka. Jest łyżka? Mhm. Super. O, no ale już zaraz zobacz, jak się tutaj ciasto samo się zaraz zrobi i będziemy zaraz... Co tam dalej jest w naszym przepisie? Posyp blat mąką. Aha. To... A, my nawet mamy stolnicę. Tak, to my zaraz weźmiemy. Rozwałkuj kulę na grubość swojego palca. Dobra, to zaraz będziemy robić. Już chyba to ciasto jest, zobaczcie, takie. I nawet wszystko ładnie podchodziło. Może troszkę tych rzeczy. Zrobimy teraz tutaj miejsce. Ale fajne jest to ciacho. Zobaczcie. Piękne, całe, gładziutkie. I tłuściutkie. I tłuściutkie. Uch. Dobra. To mamy ciasto. Taką fajną kulkę. To teraz... O! Tada! Sypiemy mąką troszkę. O. I rozwałkujemy. Tak? Mhm. Dobra. Zaraz tutaj. Ale ono jest bardzo kruche, bo widać właśnie, że tak się już nawet teraz widać, że jest takie właśnie tutaj na brzegach rozchodzące się, to widać, że jest kruche. Dobrze. Jaki to jest ten grubość naszego palca? Czy czyjego to jest palca? Wiesz co, dziecięcego palca, czyli to troszkę musi być chudszy palec niż twój. Ale nie dużo, bo to jest szczuplak. Mhm. Tak, żeby mi się wałek nie przypiął. Czyli jeszcze trochę? Jeszcze trochę. Mhm. Dobra. No inaczej będą to grube kości udowe. Dobra. A jakie my kości robimy? Które? Duże. Małe kostki? No wiesz co, jakieś takie kurczakowe? Ale nie, psy nie mogą kości od kurczaka, bo kości od kurczaka właśnie się łamią na takie drzazgi i mogą kość przebić żołądek psu albo jej tam. Takie? Tak, myślę, że takie są fajne. No i teraz możemy się bawić. Słuchajcie. Więc teraz, a jeszcze właśnie, możemy przygotować sobie w międzyczasie też blaszkę i nałożyć papierem, to weź Aniu i będziemy tam układać nasze kostki. Ta-da. Zobaczcie, jaka fajna kosteczka. Taka jest mini na raz, jak taki smaczek dla pieska. O, to możesz położyć właśnie z tej strony i będziemy układać te nasze kostki. Super. Jedna. No to ja teraz mam tutaj trochę pracy,
żeby... O, jak coś tu sobie właśnie paluszkiem. Teraz ty wycinaj, a ja będę wyciągała i układała. Dobra. Tak. Wypluwaj. No, teraz to możemy sobie, wiesz, opowiadać historię i po prostu... Miałaś kiedyś psa? Miałam kilka psów nawet. Naprawdę? Właśnie, tak. Jak miały na imię? Ten był na pewno Rex, pamiętam Rexa. Lubił teraz... kości? Lubił, wszystko lubił. Pamiętam, że mi kiedyś uciekł do lasu i biegłam za nim w kapciach. O matko. No, bo się wystraszałam, że on nie wróci do domu i tak biegłam, biegłam, biegłam i, aż do... i on uciekał aż do lasu. No ale później jednak on by chyba sam trafił, a ja w tych kapciach tam biegłam do tego lasu. No ale się przejęłam, no. No kiedyś mój pies mi uciekł do wieżowca obcego. Mhm. I jeszcze wtedy nie było domofonów, więc drzwi były otwarte. I uciekał przede mną na 11 piętra. Ja się tak zwijałam, goniąc go. Ale on uciekał po schodach? Tak, on uciekł po schodach na górę. Psy potrafią tak po schodach wbiegać? Wiesz, on był duży, wobec czego dla niego to nie był problem. Mhm. Ale chyba nie lubią schodzić ze schodów, bo wtedy im tak jakieś te łapki. Wiem, że janiki mają problem ze schodzeniem ze schodów, dlatego że one mają krótkie łapki i też dla ich kręgosłupa no nie jest dobre schodzenie ze schodów. No właśnie. No. O, słuchaj. Czyli tak, robimy teraz takie fajne, ale też może jak nie macie kostek, to można też jakoś pomyśleć nad jakimiś innymi foremkami, ale kostki są bardzo fajne. Bo są na dwa chapsy. Są właśnie na dwa chapsy, jak takie małe smaczki. Właśnie, psie smaczki też są mniej więcej takie. Mi się wydaje, że właśnie takie są kształty. To są takie dziecięce smaczki. No. Jak mama chce zwabić dziecko, żeby przyszło do kąpieli wieczorem, to by... Wiesz, że właśnie mi się wydaje, że te smaczki, te kosteczki, to one mogą mieć nawet magiczną moc, że jak komuś dasz, to może nawet zacząć szczekać. O matko, to ja nie jem. Wtedy nie jesz? Wrócę do domu i do moich dzieci, zacznę im szczekać i co wtedy? Będę chciała poprosić, żeby na przykład załadowali zmywarkę i tylko powiem hał, 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 hał. To musisz im wtedy jak dać kostkę. Jak zrozumieją. Musisz im dać wtedy kostkę i oni wtedy będą mówić też w tym psim języku. I powiedzą, załaduj sobie mamusiu sama. Oni ci też wtedy będą odszczekiwać, w sensie szczekać. O nie, wolałabym, żeby moje dzieci mnie nie odszczekiwały. Wszystkie mamusie, które mają nastolatków, wiedzą, co to znaczy, jak nastolatki odszczekują, to nie, nie, nie. Mm-hmm. Ja nie chcę. Dobra, tu mamy, ale tu ładnie tutaj układasz te. Nie wiem, czy nie za dużo luzu, bo... Bo jeszcze zobacz, ile musimy jeszcze tego zmieścić. No. Okej, okay, to jeszcze będę zagęszczać. Zagęszczać nasze kosteczki. O. Super. No i tak widzisz. To jest właśnie teraz. Wszystko szybciutko poszło, a teraz musimy wycinać kosteczki. O. Mam nazwę dla tych ciasteczek. Jakie? Psiakość. Psiakość. Ciasteczka psiakość. No tak. Psiakość. Psiakostka może. Psiakostka, no dobra, żeby się nie kojarzyło taka, źle. Taka mała właśnie, bo to jest mała kość. Ups. O. Dobra, jak tam nam piekarnik? O, już prawie jest gotowy. Dobra. On się troszkę za bardzo rozkręcił, bo już ma 180 stopni, a miał być 175. Ale wiesz co, 180, ja piekłam też na 180 i też było ok, wszystko. Już próbowałaś tego przepisu? A, no tak, tak, tak. Przecież już mamy. Pokazałaś ciasteczka. Już właśnie mamy. Już go robiłam, więc ja już powiem ci, że bardzo fajnie wychodzą. I co, i jak nam tutaj idzie? No już nam się kończy przestrzeń. Kończy nam się miejsce. Mhm. Czekaj, wezmę, przesunę te. Tak. Jeszcze jedna wejdzie, cura? Wejdzie tak. Chyba jeszcze. Dobra. O. Dobra. To ja tutaj tak zrobię, żeby jeszcze wypełnić to i za chwilę. Dobra. Ale się fajnie, powiem ci, wycina to, wiesz? O, jedna kość mi się złamała. Będzie złamana kość? Złamana musiała kość. Musiała do chirurga ją zanieść. No. Albo w gips wsadzić ciastko. Gips mi się wydaje. Z czego zrobimy gips do ciastka? Wydaje mi się, z lukru? Bo wtedy będzie biały. Z lukru, no. Ja już tutaj prawie nie mam miejsca, gdzie robić te ciasteczka. Tu jeszcze może zrobię jedno takie... Malutkie. Tam patrzę, jest czasami nawet urwana kawałek kości. Jest obgryziona przez psa. Tak. To też jest taka już
w znalezieniu. Dobrze, to słuchaj, tamto możemy wstawić chyba. Ja z tego zrobię za chwilę kolejne już rzeczy. Ale tak, to możemy już te wstawić, prawda? Okay. Czyli ile tam mamy napisane? 15 minut w piekarniku. Dobra, to wstawiamy. On jest termoobiegiem, prawda? Słucham? Z termoobiegiem włączyliśmy. Nie, to jest chyba zwykłe. Zwykłe? Zwykłe. Ale pojecze się góra i dół. Zostało jeszcze tyle ciasta. Mamy nową blaszkę i wycinamy kolejne kosteczki. I nam już praca szła sprawniej, szybko, więc robimy tak samo. Ja wycinam, paluszkiem wyciągam. A zrób mi jedną taką wielką mega kość. Jaką wielką mega kość? No, żebyś wycięła ją nożem. Taką jakąś, to muszę mieć, wiesz co? To ja wiem co, zrobię z tego jeszcze kostki, a z tego co mi zostanie, to dopiero wtedy zrobię taką, bo tu jeszcze mi tak zostanie z tych resztek. Jakaś dinozaura wtedy. Tak, wielka kość. Okej. Okay. A musimy pamiętać, o której godzinie wstawiłyśmy tamte, pamiętasz? O matko, nie pamiętam. Ja już zobaczyłam na zegarek, to będę pamiętać. Już pamiętałam. Mhm. 15 minut miało się piec. 15 minut. Więc właśnie tak, tutaj mamy tak kości. I jak z tego nam zostanie, to ja wtedy zrobię jakąś, może ulepię coś, żeby była w jakiejś kształcie kości dinozaura. Bo jeszcze przecież mamy jedną bajkę. No właśnie, jest jedna bajka, że Nero i dinozaury. I dinozaury, a wiesz, że właśnie jest też tak jeden odcinek, gdzie jest dinozaur robiony z plasteliny. Naprawdę? Mhm. W Przepięknym Królestwie? Tak, więc jeżeli dzieci mają ochotę też zrobić super jakiegoś dinozaura z plasteliny, no to też mamy. To będzie taki przyjazny dla mam na dinozaur, bo nawet jak mama nadepnie na niego nogą, to wtedy to nie zrobi sobie dziury w łapce. Mhm. Tylko dinozaur. No, tylko dinozaur wtedy może... Dinozaur się zamieni w placek. Nie przeżyć wtedy. O, właśnie. O, dobra. Już. Dobrze. Nasza kolekcja kości robi się coraz obfitsza. Słuchajcie, już to wygląda normalnie jak kolekcja znaczków. Właśnie, ale później może z takich kości można sobie poukładać jakieś właśnie na przykład szkielety. O matko. No szkielet jakiegoś zwierzęcia. Nie, to ja wolę poczęstować tymi kośćmi kogoś, kogo lubię. Ale to jest bardzo fajna zabawa, żeby można było zrobić jakiś szkielet na przykład właśnie dinozaura. Mnie to się przypomina szkielet, który mieliśmy w pracowni biologicznej w szkole podstawowej, się go wszyscy baliśmy. Był paskudny. O. I z tego, co mi zostanie, to postaram się zrobić jakąś jedną wielką kość. Jak to zrobić mam? Muszę jakoś pomyśleć. Wyobraź nie, to sobie... chyba za duża będzie jeszcze, no bo tu jest bardzo dużo tego ciasta. Może rozmałkuj. No tak, tylko właśnie zrobię tak. Mogę też wyciąć. A ty mi dałaś gdzieś nożyk, czy nie? No, zaraz ci dam. To ja z tego spróbuję wyciąć. Dam ci taki i taki, może to będzie dobre. Czyli co, wycinam tutaj taką dużą kość. Tak, tutaj jest jeszcze tak. A z tej resztki, ty taką dużą kość chciałaś? Tak. Tutaj chyba trzeba dokleić. Taką dużą? Będzie kość na jedną psią rodzinę. No powiem ci, że to jest naprawdę kość. Na przykład na rodzinę Yorków. Taki kształt kości. Czy ja to teraz przeniosę? Zobaczcie, idzie kość. To wygląda trochę jak kokardka, ale... Ale my wiemy, co to jest. Kość. Kość. Tak, to z tego jeszcze, co mi zostało, to ja tutaj zrobię jeszcze kilka małych kostek. O. Dobra, kostka, kostka, jeszcze kolejne idą, łapam i kolejna, taka mega kość. To może być, jak się mówi czasem kość niezgody, to będzie kość zgody, że na zgodę może być taka wielka kość. Wydaje się nam zawsze komuś, kogo się lubi. Tak, żeby zjeść na pół tą kość.
To tak jak Nero ze swoją przyszłą żoną Lilką miał taką tradycję kiełbasy przyjaźni. Kiełbasa przyjaźni? No, kiełbasa przyjaźni to jest coś, co się daje komuś, kogo się lubi, ale jeśli ten ktoś zje, to musi zostać swoim przyjacielem na wieki. Wow! Słuchaj, tu jeszcze kolejne. Lilka przyjęła kiełbasę przyjaźni i zjadła. I nawet się pobrali. Wow. Także widzisz, kiełbasa przyjaźni działa. Także Malwinka, jakbyś się chciała z kimś zaprzyjaźnić, to daj mi kiełbasę przyjaźni. Bardzo mi się podoba to. Myślałam, że się daje na przykład kwiaty albo jakieś takie rzeczy, ale kiełbasa, no to nigdy nie słyszałam. Słuchajcie, czy tu jeszcze taki mały kawałek? No tutaj w tej książce Psie Szczęście właśnie jest kiełbasa przyjaźni jako rewelacyjny sposób na zapewnienie sobie przyjaźni dozgonnej. Dozgonna przyjaźń dzięki kiełbasce. Bardzo fajnie. I słuchajcie, to musiała być to... smaczna, wiesz, bo jakby była paskudna, to by nikt nie chciał. Z tego zrobię może po prostu kuleczkę. Serduszko. Serduszko, kuleczkę, serduszko. To uformujemy. Serduszko. O. I zaczekamy, aż tamte nam się chyba upieką. Czy wkładamy już teraz? Wiesz co, nie wiem, ile im jeszcze zostało. Jeszcze zostało 10 minut niecałe. No to może dorzucimy te. To możemy dorzucić, wtedy będziemy pamiętać. Będziemy pamiętać, że te 10 minut dłużej. Mhm. Teraz czekamy, aż się upieką i możemy wtedy wszystko posprzątać, umyć rączki, no właśnie, blaty. Posprzątać blaty, wszystko, żeby przygotować się na ciasteczka. Ta-dam! Mamy gotowe kosteczki, ciasteczka, kosteczki. My już to wyjęłyśmy, już nam się trochę ochłodziły, ale wy oczywiście tu za pomocą rodziców, żeby to oni wyjęli właśnie z piekarnika. I też nie gołymi rączkami rodzice wyjmują, tylko wiecie, zobaczcie. Mamy takie łapki. Takie dwie rękawiczki, które można włożyć na ręce, a rodzice pewnie mają jeszcze jakieś inne możliwości, silikonowe rękawiczki i dopiero przez takie rękawiczki rodzice wyciągają, a wy takie nie dotykacie pieca, bo jest gorące i ukropnie. Więc zobaczcie, tak Ania pięknie poukładała te kosteczki i teraz one są już letnie, już są takie, że tak, już są takie. Da się je dotknąć. Już da się zobaczyć, to jest nasza ogromna kość. Ona musiała się trochę dłużej piec, tylko że dinozaur byłby bardzo zadowolony z tego, że jego taka wielka kość. No co, my spróbujemy taką malutką. Zobaczymy, czy jest dobra. A to twoje serduszko? Może. Okej. Mmm, chrupiąca kosteczka. Fajne. Mmm, maślana. Mmm, pyszności. Pamiętajcie, ciasteczka, psia kość służą temu, żeby nakarmić nimi tych, których bardzo lubicie. Mhm. Albo kochacie. Dokładnie. Albo jedna i druga. Właśnie, są naprawdę wspaniałe, bardzo smaczne i zobaczcie, można też na przykład coś z nich ułożyć właśnie też fajnego z tych kości, jakiegoś na przykład kość tutaj będzie jakiegoś zwierzątka takiego. O, zobaczcie, tu idzie taki dinozaur jakiś na przykład, tu będzie miał takie nogi. Zobaczcie, ja ułożyłam. Ja mam wzorek na kafelka. Ty masz wzorek? A zobacz, ja mam takiego prawie tutaj dinozaura. Mmm. Widzisz? Może to jest żyrafozaur. Żyrafozaur. O, tam tak, a tutaj tak. No taki pomysł można zrobić, ale później można wszystko super zjeść. No. Ale nie samemu, pamiętajcie, bo jakbyście zjedli wszystko sami, to by was brzuchy bolały. Mhm. Dobrze, to pamiętajcie, przepis jest z tej książeczki Małe Nero, sznurówki i ciasteczka. Jeżeli potrzebujecie, też nie macie tej foremki, to też można u nas kupić taką foremkę i zachęcamy do kolejnych jeszcze serii, która ta seria, mam nadzieję, będzie się rozrastać. Tak, bo mamy przygotowanych jeszcze 5 następnych książeczek o Małym Nero i szykują się kolejne o Małej Lilce. Super. Także zaglądajcie na stronę naszej księgarni internetowej. Na pewno jakieś niespodzianki spotkacie. To co, na koniec pomodlimy się, żeby wszystko było pyszne, smaczne i żeby można właśnie... I żeby było dużo kochanych ludzi, których tak. Można obdzielić tymi ciasteczkami. Dokładnie. To Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Amen. To do zobaczenia. Pa, pa. Pa, pa.